Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim Michał Siema, siema wszystkim. Jadę właśnie, jak oglądaliście ostatni odcinek, no to jadę teraz właśnie do Ślązaka. Ślązak zjeżdża godzina 21 w sobotę. Ale wyskoczyła mu 11, już był pod Czechami i wyskoczyła mu 11. Miał trochę najgorszą trasę. W sensie najdłuższą. Jadę do niego, teraz jeszcze miał zrzutkę. Zrzutkę miał kawałek. Jedną w Gliwicach zrzucił. Drugie gościu przyjechał do Gliwic, no i teraz musiał tam podjechać pod Częstochowę niedaleko. Zrzucił trzeci. No i tyle. W sumie tyle i jadę do Ślązaka. Kapek za mną jest, leży sobie. Czy on już przyjechał? Chłopaki, jeszcze nie. Czy już zaparkował? Jeszcze nie zaparkował. Jedna stoi. Musi jechać, kurwa. Dobra. Musi jechać. Wiecie, bo kupiłem, wiecie co? Kupiłem, kurwa, lusterka nie złożył. Oczywiście kto on? A z wywiadu, kurwa. Złożę płyn, schowę płyn do lawety, bo kupiłem. Mój as wywiadu zostawiłem, kupił chłopak, bo się zgubiły, kupił taki porządek, nie wiecie, porządek, nie, rowerki. Kupiłem 4 płyny i patrzę, teraz znowu zgubił magnes, ale Dawidek mył samochód. To jest, kurwa, gościu. To jest gościu, jak się nauczył, to już mył samochód. Mył samochód chłopak i... Mył samochód i ściągnął, bo ostatnio zgubił. Czyli troszkę się uczy, no jeszcze mu to zejdzie trochę. Sprawa wygląda tak, że fotograf przyjechał dzisiaj, no i ma jechać w poniedziałek. Ma jechać jutro, ale nie pojedzie, bo 48 mu się wykręci w poniedziałek. No i kurde, musiałem przełożyć tam towar. No i piszę oczywiście do asa mojego. Mówię do fotografa, zapytaj się tego asa, czy nie chce jechać czasem, nie? Bo pewnie pieniądze mu się przydadzą. No ale oczywiście mówi, że mu się przydadzą pieniądze, ale jechać mu się nie chce i nie jedzie i chuj, nie będę jechał i chuj. Wiecie co zrobię? Trochę cofnę lawetą, bo on się nie zmieści. Cofnę trochę lawetą do tyłu. Pociąg osobowy, kurwa, skąd tam dokądś. Dobra, samochód umyty. Wygląda pięknie. Opony nowe kupiłem. A konkretnie wysłałem po to asa wywiadu, żeby pojechał po te opony, gdyż nie miałem czasu, a on przyjechał w piątek, a miał zapłacone za cały tydzień. No to czekajcie, muszę jedną lusterkę teraz. On miał zapłacone za cały tydzień, to mówię mu, jedź już, chłopie, bo już mam zapłacone za sobotę, to chociaż jedź po te opony i je zmień. No i pojechał mi zmienić oponę. O kurwa, co jest? O, Dawidek, nie popiął przyczepki. O, kurwa, ja lubię tego gościa. Jest mój, kurwa, najlepszy pracownik. Najlepszy przyjeżdża ostatni, pierwszy wyjeżdża.
ostatni wraca. Tak zawsze było na sali treningowej. Dobra, laweta jest czysta, ładna. Nie można powiedzieć, dobra, płyn ma. Jutro Rzeszów w nią jedzie. Dobra, czekajcie, wezmę mu, może wiecie co zrobię. Pokażę mu tak, żeby wiedział dokąd jechać. No i wszystko, kurwa, rozumiemy się bez słów, to mi się podoba. Najlepsi, kurwa, wyjeżdżają pierwsi, wracają ostatni, pamiętaj. Chodź, proszę mi. No, widzisz, to nie jest normalne, wiesz. A naprawiałeś to? Te przednie, te zmieniłeś? A co z tym, aha, to jest te koło zjebane. Do reklamacji, aha, no mówię, no zajebiście teraz świecą, nie? I tamtym bok cały świeci, wiesz co się stało? No. Te kable, co są te spinki takie były, No, zawsze na tych spinkach jebie. To jak te spinki, to woda się dostała. No ja wiem, to mi mówił. One się zielone zrobiły, one pykają. To mi gościu mówił, że te spinki to się nadają, wiesz co, żeby sobie w domu do choinki, kurwa, zjebać. Powiedz, ty nie wiesz o tym jest, nie? Jak ta felga? Kurwa. Kurde, ty, no wygląda normalnie. Jak ci to jebło, powiedz mi? Kurwa, ja bym nie wygodę, nie? Ja? Ile żeś zadupiał? Ja myślałem, że się posunął. Chopi, ja raz tak miałem z górki. Wymieniałem kogoś i na pełnej kurwie, wiesz, kozaka. Już zrelaksowany. Chłopie, jak mnie buiło. Normalnie już widziałem śmierć w oczach, kurwa. 100 na godzinę, wyprzedzam tira na tym, a tu na równo z tirem. Ja pierdolę, a ty gdzieś przejebany był trochę, nie? Przejebany z 700 byłeś lekko, nie? No. Fotograf płakał. Jestem przeciążony. Ja mówię, to go zostaw. On mówi, poważnie? Ja mówię, tak, kurwa. I siedź koło niego, zadzwonię, żeby przyjechał po to, kurwa, Dawidek, chłop. Już nawet Dawidek nie płacze, jak jedzie lekko przejebany. Ale wiesz co, chłopie? Ty, zaświeciło mu się serwis, nie? Nie no, nówka sztuka, kurwa. Kurwa, no wiesz co? Włóż to do tego, bo pewnie ukradną, nie? Nie, to się jeszcze naprawi, nie? Jeszcze sezon przeletosz. Wiesz co, dobra, akurat mam te nowe opony, to na luzie, nie? To je zakładam, a te ściąga wszystkie już. One będą jeszcze się nadadzą. Ty, one jeszcze nie są złe, nie? Te opony zimowe. Może ze dwie zostawić, jak myślisz? Na zapas. Kurwa, nie wygląda, no troszkę jest porysowana, powiem ci, jakby to był... Ty, a tu? Nie, dobra. Jakby to był mój Mercedes, to trochę bym się, powiem ci, zdenerwował, wiesz? Na pewno. Dobra, nie jest, nie, od wewnątrz pokaż, nie ma, nie? Nie, no kurwa, hop, jeszcze przelezi, lata, jeszcze lata, kurwa, będzie jeździć. Nówka sztuka, nieśmigana. Dostał szlak i na tej opunie zaraz jeżdżą, wiesz? No dobra, no. Że zjechał, ta opona mi gazła całkiem... No kurwa, no co się, chłopie, no zdarza się, ważne, że ci się nic nie stało, kurwa, chłopie. Ja wiem, jak to jest, mówię, jak to bujnie z tym, jak jesteś pełny, to jest, kurwa. Opielałem, jak nie wiem, do fotografa mówię, że Ślązak mówi, że ja bym miał, kurwa, tą biegunkę, to już, kurwa, spodnie do wymiany. Nie wyczyłoby. Ja wiem, chłopie, ja już, mówię ci, ja raz to stanąłem, bo mówię, kurwa, byłem, chłopie, taki już, kurwa, zestresowany, mówię, muszę się stanąć, odpocząć chwilę, chłopie, bo, kurwa, ten, a ten kupił nowe opony, chodź, zobaczymy jakie. Dawidek go wysłałem gdzieś tam, kurwa, kupił opony i chuj, pojechał do domu, nic, nie? Dzwoni do mnie, ty, co z tymi oponami? No kupiłem, założyłem, ja mówię, może byś, kurwa, powiedział, chłopie, kurwa. On to też kumie na Hagerach chyba. Ta, ja mu tam wziąłem i ten. Fajne. No dobra, no nówki, kurwa, jakieś Sunshine Reggae, kurwa, no to będą na lata, kurwa. Założył cztery nowe i ma, no chłopie. No i pięknie, kurwa. Dobra, no to niech będzie, bo też jakąś jedną rozjebał, wiesz, jak on to jest, kurwa. On to na pewno zje ze swojej winy, kurwa, nie? Oponę zostaw, tylko tą felgę, no, bo to, wiesz, jak nie wszyscy mnie lubią, nie? Czekaj, mam ten, płyn do spryskiwaczy. Są jeszcze rękawiczki, czy dać? Co? Są rękawiczki, czy dać? Są, tak? Dobra. Płyn mam jeden. Kupiłem cztery płyny.
Kupiłem cztery płyny, zapomniałem fotografowi dać, ale tutaj dam płyn. Rzeszów se posprząto, kurwa. A tego, ciebie puści pauza, a fotografa puści też w poniedziałek, nie? Ale on jedzie z takim kumpla jakiegoś tam, bierze go w szkoli, no to wiesz, oni we dwóch, to oni jak pojadą, to oni nadrobią, nie? We dwóch to zrobią, przełożyłem, ma nowego klienta, mam na przerzuty i umówiłem się na poniedziałek, na dzień dobry już, że mu przemienił, kurwa. No. To plac. Ja wiem, ja byłem. I się sobie remontuje. Ja wiem, on ma same C5. Ale ty. On ma tylko C5. Nic innego. Trup, no, same C5 bierze. Wiesz, kumpel mi go dał i on mi taki Grzesiu, wiesz, Grzesiu Krzysiu, pozdrawiamy. I mi go dał kiedyś i dzwoni mi ten gościu, mówi, że ma C5. Czekaj, rodzicie mi, że ma C5. Ja mówię, no dobra. I zadzwoni do Grześka, mówię, nie ma problemu. Nie, bier. No i mi dał. Bo on tam na Holandię nie lata, Grzesiu, nie? Policja przyjeżdża tak, co do... Ja wiem, tam zaraz są, kurwa, dobrze. Nie chciał, kurwa, żeby oni się... Tak, to by było lepiej. A powiedz mi, posmarowałeś hak? Nie. No dobra, to zostaw, trzeba Rzeszowowi powiedzieć. Nie, jutro, tym jedzie Rzeszów, no Rzeszów. Dobra, trzeba hak posmarować. Fajna ta opona. Wolne miejsce jest, żeby jechał jutro. Wiesz co, wolne miejsce jest jutro na lawetę, żeby jechał. No to dzwonię do Asa wywiadu, czy by nie chciał jechać. Ale no gdzie, kurwa, no. Przecież on mu pieniędzy od chuja, mówi, nie będę jechał przecież, mówi, no co ty. A wrócił w piątek Dawidek, bo najprościej miał, nie? Moment. Ta? Co, tak to wszystko jest okej? Okay. I gdzie zmieniałeś to? Zmieniłeś to normalnie? Co? Ty, a teraz kurwa go sprawdzę. No myślę, że on miał zmienić obrysówkę. Człowiek kawę, czy on zmienił? Rozjebie mnie. Nie no, kurwa, nie zmienił, nie? Nie no, to jest przechuj, nie zmienił obrysówki. Kurwa to jest, to jest kurwa. Pierwszy do odstrzału, nie? Pamiętacie, jak coś to... Ktoś szukał pracownika na przykład, obojętnie jakiej profesji. Tu mam jednego gościa na sprzedaż, Dawidka. Kurwa, mówię mu, zmienił obrysówkę. Najszybciej trasę, najłatwiejszą, nie zmienił, kurwa. No gdzie, no jak gdzie, no. Maciel powie, no co ty chłopie, musiałem się zrobić ten, pociągać się musiałem na drążku, chłopie, no nie miałem czasu. Chciałem, ale nie mogłem, kurwa. Płacę jak za prezydenta. Stówka o zmianę obrysówki nie zmieni ich. Mówię mu, zmieni obrysówki, bo kupiłem, bo ostatnio chłopak mówił, że są rozjebane, już nie miał kiedy zmienić, no bo już wracał. Dobra, daję mu obrysówki, nic nie zmieni. Akurat se przyjedzie, to se zmieni, nie? Nie, dzięki. Nie. Ja tylko w tym, kolo ja tylko w puszce, wiesz? Fotografa byłem, bo miał od Tomka tego, tą C-klasę. C-klasę, czy co to jest? C-klasa chyba. I chłopie... miał tą C-klasę i ona nie paliła, wiesz o co chodzi? A to też była jakaś hybryda czy elektryk, nie wiem, kurwa. I nie paliła, nie? I ściągnęli mi brawo, bo... tirowiec dał brawo jakieś. I gościu płakał, że musi to być dzisiaj zrzucone, no i my mu zrzucili to. Zrzucił, a ja podjechałem, bo nie miał... Chciałem, myślałem, że ty będziesz wcześniej i wezmę Bastera, żeby to odpalić, nie? A ciebie nie było, no to kupiłem kable i kupiłem takie kable lepsze, tam były na stacji. No, ja wiem, wiesz co, najlepiej to by się przydało do każdej kupić, ale wyjebać po 1300 zł do każdej, to powiem ci, że trochę mnie to boli, nie? Tylko wiesz jak to jest tak, że to jest kurwa praktycznie niepotrzebne, nie? Ale czasami się przyda, nie? I te czasami właśnie zawsze się zdarza, jak ja jadę, wiesz? Co jechałem, to chłopie, szłem... 60 któraś, ta... 60 któraś alejka do odbioru samochodu, idę na sam koniec, oczywiście, kurwa, nie poli, nie? I z powrotem do tych pobastera.
powiem ci, ta Iwona to dużo nie postoi, wiesz? Bo ona jutro rusza o godzinie, kurwa, 15, chłopie. No fajnie, jak się świecą wszystkie. To jest inna gadka, nie? O. Ale te fajnie widać, te fajnie świecą, nie? Tamte były zjebane, nie? One fajne świecą, ale one są gorszej jakości wykonane z tyłu, bo one nie, aha, są zabezpieczone. Aha, i może sobie tam kurwa moknąć. Były takie kable no, wlutowane w... Ale wiesz, jak tego nie widać i jak patrzysz w lusterko, to jest kurwa lipa, nie? Bo brakuje ci jednego światełka, nie? Patrzysz w lewej jest, a w prawej nie ma i to... Zobacz się teraz, bo ja wziął i kleję na ciepło te kable, aha, wlepił. A no to lepiej, no jest. No. Żeby nie, żeby ty nie. No, nie, jak nie ma tego, to wkurwia ci powiem. Kurwa, chopie, to może wszystko widzę, kurwa. Ja mam trytytkę, chopie, wjebać, to nie wiem jaka, ty kurwa, widzę, że tutaj... Pięknie. Uda się. No i luks, kurwa. Przyjedzie Gdańsk, najnowszy przyjedzie i to zmieni, no nie ma wyjścia. No. Dawid nie miał czasu, wiesz, 5 dni rurki ze wziął, pompki robił, wiesz, 60 kg bez jedzenia, pompki. Tu też? Poświecić ci? Idę do domu, byłem po burrito i moja mówi, weź jeszcze burgery, bo może nie będzie dobre te burrito. Kurna, ja tam na tym krawie, kurna, w tym Częstochowie podjechał. A tam mają, widzisz, jakie mają tam tanie paliwo na tym krawie? Tam było? Ale no. Tam tanie paliwo. Co, ten gościu spoko, nie? Normalny chłop. Jo. Normalny, mówi mi, panie, tylko żeby to było na pewno odebrane w tym tygodniu. Ja mówię, no tak będzie na pewno odebrane, jak miał być gotowy na pewno ten z Holandii. No to mówi, no dobra, jesteś mi kwita. Ale mu odebrałem, żeby nie było. Para. Jak to działa? To, że to tam popycha to, czy to popycha i rozszerza, czy o co chodzi? Tym chyto się tutaj, jest tak skonstruowane, takie szczypce tam są, że to cimie, znaczy to cimie, a to wyciąga. Aha. Nie będą żadnych śrubek, jak już to oryginalnie, kurna, żeby to wyglądało. Okay. A te mniej roboty przy tym, jak przy śrub. No i luz, wszystko, nie? Dobra, zmywamy się, kurwa, ile można robić, chłopie. Ja po nocach zapierdalam, no widzisz, chłopie. Sobota nocy, a ja robię, chłopie. Ludzie, ledwo bym się nie stryśli. Jadę, pogadałem ze Ślązakiem. Pośmialimy się trochę. Z asów, kurwa, transportu. Śmigam do domu, zobaczę, może jeszcze coś dogram. A jakbym nie dograł, no to wam powiem, że nie dograłem. Kupiłem sobie po drodze burrito i burgera. Nie widać mnie, ale to luz. Kupiłem sobie burrito i burgera. Oczywiście wszystko zimne, no ale już miałem już to w planach, że będzie zimne. Jadę do mojej ślicznotki. Mały mój szklabik leży już. Mówię, synciu, jadę. Mówi, papa, tata. Biedroneczki pod poduszki. Ja mówię, pa, biedroneczki pod poduszki, papa. Taki mój, kurde, urwisek. Powiem, mam tak, dobra, nie mam gdzie stanąć, kurwa. Nakupywali się tych samochodów z Niemiec. Nie wiem, kto im to, kurwa, wozi. I człowiek nie ma gdzie stanąć. Jest to jakiś problem. Czekajcie, tam nie mam miejsca, nie mam. Dobra, tam mam miejsce, staję na tym, bo
tutaj przy tym. Kiedyś śmieciarka rozwaliła samochód komuś. A nie chciałbym, żebym tym kimś był ja. Ktoś tam widział śmieciarkę, że śmieciarkę zaczęła. Oczywiście nikt się nie przypucował do tego i pojechali se w chuja, nie? I sąsiad płakał bardzo. Chciałbym, żeby to na mnie nie trafiło, bo... nie chcę mieć mercedesowanego. Powiem, że zobaczę ostatnio tą siódemkę, to myślę nad zmianą samochodu, ale... ale chyba nie... chyba jeszcze pojeżdżę tym dziadkiem. Dobra, za chwilę się widzimy. Witam, jestem znowu. Jadę. Rzeszów przyjeżdża. Jedzie po opony. Znaczy, muszę z nim opony wziąć. Pokazać mu, gdzie jest ten... gdzie ten gościu to robi. Jeszcze muszę, wiecie co zrobić? Muszę kupić... małpkę. 200 muszę kupić dla gościa, który zmienia opony, gdyż jest bardzo alkoholikiem i w niedzielę jak wstanie, to musi dostać 200, żeby mu się chciało pracować. Niestety te 200 nie wystarczy na zapłacenie za usługę. Te 200 to jest tylko taki dodatek do tego. I tak mnie skasuje i tak. O, rzecz nie, o, widzę, że jest ten. Widzę, że już przyjechał. A, no to dobrze, bo widzę, że już przyjechał najnowszy, także mam dwie pieczenie na jednym ogniu. No, się pilny koleżku, tak jest. Dwóch gości naraz, jest najpiękniej. Dwóch naraz, a przede mną jest Rzeszów. Co jest, akurat jesteś? To Rzeszów jechał? Nie wiem właśnie. Aha. To jest Rzeszów chyba. Tak, Rzeszów, no a jak kurwa, czekaj, zaparkuję. Dobra. Tego. Kurwa, jak chcesz, no wcześniej to nie, bo tam nie ma co wjeżdżać za wcześnie na, przez granicę, bo tam do... Do Kecin lecisz, nie? Ale do Kecin to masz tam od granicy 2 godzinki, nie? Czyli jak wyjedziesz tutaj o 16 na 20 jesteś na tym, tak żebyś był nam na kurwa 10, 11, nie? Żeby pauza cię puściła, no bo, nie, bo leci do Zorbik, a do Zorbik masz godzinę z Kecin. No i wiesz, żeby zaś... No i potem jedziesz tak jakby w dół i potem w lewo, nie? I jedziesz na Holandię, se najlepiej spierdolić na... Wiesz, ja nie wiem, jak uważasz, nie? Dobra. To sobie już tam po swojemu. Dobra, weź te rzeczy, przepakuj już. I... Rzeszów, powiem ci, że te koło tyłne zajechane, nie? A z przodu nówki. Pa. Ty, tylne zajechane, kurwa, a z przodu jest nówka, chłopie, te koło. Co? Tylne zajechane, a z przodu nuwencja. No paś, kurwa, ty. No dostaję w dupę, no. Ale z przodu jest, kurwa, zicher, nie? No kurde, pa. Nówka sztuka, nie? To jeszcze leci na przodzie, nie? Kurwa, ten sezon, no zimowy. No. A one za miesiąc to nie będzie nic. Nie, no to trzeba, nie mieć tam wiesz, 4. Jest jeszcze jakieś prawdopodobieństwo, że nagrzeje się i wybuchnie. No przecież nie bardzo, ale... Nie, ale tam wiesz, ale nie, nie ma sensu, kurwa. Dawidek miał to zrobić, ale wiesz, on kurwa, no on jest szczęśliwy w małżeństwie i on nie miał kurwa kiedy. Tu są te obrysówki, to weź na sobie to w pierdolni w wolnej chwili. Dawidek dostał za to stówkę, to się najwyżej oddał chłopaki, chuj tam, nie? Nie wyrobi się. Nie wyrobi się, no chłopie, gdzie? Nie, najprostszą miał trasę oczywiście, bo wziąłem pod uwagę, że on jest no ciężko nieszczęśliwy, to wziąłem mu taką, wiesz, powroty, a fotografowi się zjebał chłopie samochód 2 razy. Ten nowy? Tak, najnowszy. Zjebał się 2 razy. AdBlue. I gościu mówi, panie, nie może mieć minus 50% AdBlue, nie może mieć. Ty, minus 50%, pojebanie. No i kurwa, dzwoni za 2 godziny, ty znowu mi się zjebał. Ja mówię, ile masz AdBlue? 46. Ja mówię, nie no, jesteś mistrzem, kurwa. Gościu ci mówi, że ma być 50, kurwa. No wiesz, trzeba pewnie na serwis jechać, może coś ustawić, przestawić, nie wiem. No ale skoro mówi, że ma być minimum 50. A, połowa, no. A on miał 46 i dziwi, że mu się błąd wjebał. No i 4 godzinki znowu. Na tym i pojechał, zadowolony był jak chuj. Specjalnie, dobra, tutaj masz wszystko, nie? Te baniaki, to zatankuj się, kartę ma, zobacz, bo to jechał tym Dawidek, to różnie bywa, wiesz. Ale chyba są, nie? Jest karta, dobra, dobra, tylko to, nie? Gotówkę na tą ostatni masz, to weź sobie to gdzieś skitraj.
I tam jest na C5. Na powrocie, no z Holandii to najwyżej ty to weźmiesz. No znaczy nie najwyżej, no ty to weźmiesz, bo po prostu już nie ma wyjścia, nie? No bo jak już masz pieniądze. Czyli teraz tak, Golfa wrzucę na siebie, tamte później tam. No bo co masz? Golfa i co masz? Polo, tak? Polo i. Smart, nie. I smart. No to wiesz co, polówkę weź na siebie potem przełóż. Bo golf na siebie jakby byli dociekliwi, to golf waży 1500. W sumie, a na przyczepie też nie mogę na razie, nie? Tam do tego... Możesz. Wiesz, kawałek to możesz, no to no, nawet nie ma co. Wiedz co od razu, a ja nawet nie wiem, czy ty musisz przodem wjeżdżać, czy ty musisz tyłem wjeżdżać. To za lekkie jest. Przecież masz smarta, to smarta to se stanie. Wej wiedzę normalnie i wiesz, i golfem na siebie, na przyczepkę se wjedź i tyle, kurwa, nie ma co się wiesz. No, tak to wszystko masz, nie? Ile masz paliwa? Weź zobacz, nasz Porsche. Tak to spoko, jak droga, ile się jechał? 6 godzin. Ale ja pierdolę. No jeszcze 3 ludzi sobie wziąłem z BlaBlaCara. Aha, no to no tak, no jasne, że tak. Nie ma to tamto. Jest full. Jest full, no dobra, no to wiesz co, to... Na granicy wlać te bańki, bo nawet nie ma co to, jest na granicy, po prostu tam masz, wiesz, tylko na jedną fakturę weź to, nie? Jak, bo do baniek nalejesz z osobówki, bo się nie zmieszczą te grube, źle się leje, ten gruby pistolet. Aha, no to podaj, wiesz, to, no, bańki, schowam no to i to, i już, i na ten se zapłać i już, nie? No i tyle, kurwa. No to tam się odpalę, nie? Ta. Byłem na obiedzie z rodziną, ale musiałem szybko myknąć z tego obiadu i jadę teraz po te opony. Mam w piwnicy 4 opony, dobrze, bo mi miejsca trochę zajmują. Ogarniemy te opony, jeszcze podjadę z chłopakiem, pokażę mu gdzie są te opony, bo może kurwa nie wiem czy on zwykły dom, to nie ma tam napisu nawet wulkanizacji, tylko tam gościu ma jakiś auto naprawa. Nie wiem czy tam jest jakiś szyld, czy nie jest szyld. Ale zobaczymy. Jedzie za mną. Opony załadowaliśmy. Jadę gościowi kupić 200 ml napoju chłodzącego. Najnowszy wymienia obrysówki, a tu pojadę, podwiozę Rzeszowa i wracam. Dwie zalane, także jest pięknie. Mam bańki, tylko dodaję te bańki chłopaki. Śmigają, a fotograf jeszcze wraca. Ty, w międzyczasie fotograf, znaczy wraca, fotograf wrócił wczoraj, ale poszedł kurwa na grilla, czy na coś on tam poszedł. Czekajcie, mówię pod klucik. Czy na coś tam poszedł. I dzisiaj rozwózkę robił tych dwóch pozostałych. Jeszcze muszę z nim się zgadać dzisiaj, rozliczyć 200 żubróweczki i chuj. 200 żubróweczki dla pana Janka, chłopie. Weź mu tam, daj z Janka, bo ma pan tam. Myślę, że pana smaży, kurwa, wiesz. Ty, no felgę oglądali wczoraj z tym, kurwa, też mi otwarte, też się nie rozjebał, co? No to kurwa, przecież. Chłopie, ja raz mnie tam, kurwa, z górki buiło, to chłopie miałem, Dawidek kupił. No nie posprzątał, ale kupił, wiesz. Ale kupił. Nie, to dobry chłopak, ale mówi, Ślązakowi dałem, a Ślązak mówi, że tutaj jest, czy tam gdzieś. To wyjebie, jak jestem starą, weź tą nową. Dobra. Przyda się. To jest ta dobra, aha, bo to nie do ciebie. Nie. Nie, no ty jesteś chłopie, to jest z wyższych sfer, kurwa, ja pierdy, klucze twoje. Dobra, z wyższych sfer, iPhone'y, wiesz, my proste chłopaki na Samsunga. Dawaj za mną. To jest gdzieś tu, ale czekam na Rzeszów, bo jechał za jakimś gościem, kurwa, no ciężkim typem jechał. Nie mogę czekać, gdzieś to jest tutaj, bo nie wiem za bardzo gdzie. Chyba tam na końcu. Dobra, powiem wam tak szczerze, że no gościu troszkę jest jednak zmęczony życiem,
żeby tutaj nikomu nie obliżać, no troszkę jest zmęczony, troszkę jego życie już go przychaczyło troszkę. Może się nie dziwię, że pije 150 za zmianę opon. No to powiem wam, no nie jest najtańszy w okolicy, ale w niedzielę nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Śmigam jeszcze do najnowszego, co on tam, czy on to zmieni, bo rozmawiałem z Dawidkiem, mówi, że już miał cały sprzęt wyciągnięty do zmiany obrysówki, ale okazało się, że to jest na nity zrobione. Może i to Ślązak zrobił na nity, nie kojarzy, ale nie wydaje mi się. Jak znam życie, to Dawidek nawet, kurwa, jak przychodził koło tego, to mówię, no chyba tego nie zrobię. Poszedł dalej. Słuchaj, na pewno sobie nie poradziłeś z tą obrysówką, bo Dawid mówił, że to było ten, że nie dało się tego, kurwa, zrobić. Mówi, że próbował, z pół godziny robił i nie dało się. Zmieniłeś? No. Jak żeś to zrobił? Ty, kurwa, niemożliwe, chłopie. A to było na nitach? Nie, tam było na nitach, aha, ale już jestem. A tam nie było, na nitach też zrobiłeś? Też, zdało radę. Nie, tak ci powiem, zastanawiam się, dlaczego on dla mnie jeszcze pracuje, wiesz? Kurwa. No, nie, tam tydzień sobie przejedzie bez i tam. W ogóle tamta? No. Drugi, nie? No, jest tamte, stamtąd. Aha, no. Przełożyłeś? Przełożyłem. Czyli tych nowych w ogóle nie brałeś? Jedną. Aha, no i dobra, no i kurwa. No, ale jest jedna na zapas i... Tak, no ale lepiej się jeździ jak bez obrysówek, chłopie, no przecież ja nie mam czasu kiedy go zmieniać, kurwa. Wiesz, o co chodzi, kierowca rozjebie czy tam zamoknie, no to przecież wiadomo, że to jest 10 minut roboty, kurwa. Ten pojechał, dałem gościowi 200 na starcie. Mówię, panie, mam tam 200 dla pana. Dobrze, dobrze, ale ty taki żulek taki to robi. Taki żulek, że ci powiem, że sprawdzimy dwa razy po nim te opony, kurwa. Trzeba być odważnym. Taką próbę biegałeś troszkę. Przyjacielu, zaraz się napijesz do uta. Dobry kumpel, co ty masz, ty włoch? Czy chłopaczka, dobre. Jedziemy do domu. Na pan ci idą mam bączka mojego. Kończę, moi drodzy. Rzeszów zmienia. Najnowszy rusza. Wszystko cyka. Za tydzień. Czekajcie, nie za tydzień. Za tydzień. Za dwa. Za dwa chyba tygodnie. Jadę do Holandii, do Hiszpanii. Jadę do Hiszpanii. Ale jeszcze pierw jadę do Wenecji. Później do Hiszpanii. Może nakręcę jakąś relację. Jak moja najsłodsza nie będzie miała nic przeciwko. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.